Hej mała, cześć. Gdzie idziesz? Zostaw mnie. Przejdziemy się razem? Nie dotykaj mnie. Do ciebie czy do mnie? Kochanie, wszystko okej? Tak. Cześć, kochanie. Chodź. Z takim leszczem się bujasz? To twój frajer? Poszedł sobie? Nie, jeszcze sięga. Już sobie poszedł, wszystko okej? Tak, ale się przestraszyłam. Przyczepił się jakiś czas temu i powiedział, że pójdzie za mną do domu. W ogóle przepraszam cię za to, kochanie, no ale gdzieś w necie przeczytałem, że w takich sytuacjach najlepiej udawać, że się kogoś... Daj spokój. Przepraszam, że to ja ciebie pocałowałam, ale myślałam, że się nie odczepi. Nie ma sprawy. W ogóle skąd cię kojarzy? Znamy się? Może z telewizji. Występowałam w Projekt Lady. Patrycja. Wow, Kacper, cześć. Przyznam się szczerze, że nie oglądałam, ale moja dziewczyna na pewno cię kojarzy. No, ma tutaj swój gabinet manikin. Wow, serio? Super! Tak, no, robi genialne hybrydy. Znaczy, nie korzystałem, tak mówią klientki. Kiedyś na pewno wpadnę. Będzie zachwycone. Słuchaj, odprowadzicie gdzieś? Nie, słuchaj, taksówka już na mnie czeka. Na dzięki śliczne za pomoc. Okay. Na razie. Cześć, na razie. Halo? Cześć, Melcia, co tam? Hej, bo my na spacerku. Halko, Melka, słyszysz nas? Czemu tak, słyszę. Dziewczyny, ja właśnie przyłapałam Kacpra. On mnie chyba straca. Co? No, poszedł do sklepu. Ja wybiegłam za nim, bo chciałam, żeby jeszcze coś dokupił do jedzenia i zobaczyłam go, jak był przytulony z inną dziewczyną. Ale poczekaj, Mela, może coś ci się wydawało? Może to jest zwykła koleżanka? Nie koleżanka. Oni się całowali. Lucy. Cholera. No dobra, no ale co ci powiedział? Jak się z tego wytłumaczył? No nic mi nie powiedział. Po prostu nogi mi się ugięły i wróciłam szybko do salonu. Nie wiem, ale Mela, to jest jakieś dziwne. Przecież Kacper cię kocha na maksa. Nie wiem, dziewczyny. Ja po prostu zwariuję normalnie. Normalnie zwariuję zaraz. Co ja mam zrobić? Melcia, Melcia, spokojnie. Chcesz, żebyśmy do ciebie przyjechały? Nie wiem, dziewczyny, my przecież byliśmy ze sobą tacy szczęśliwi. Melka, poczekaj, uspokój się. My tylko stawimy dzieciaki i zaraz do ciebie przyjedziemy, dobra? Uspokój się i zaraz będziemy. Trzymaj się. No pa. Buźka. Pa, pa.